Operacja zaćmy polega na usunięciu mętnej soczewki. Usuwając mętną soczewkę nie ma możliwości, aby ta mętna soczewka z powrotem powróciła. Na miejsce mętnej soczewki wszczepiamy sztuczną, klarowną, czystą soczewkę, i która normalnie nie ma prawa mętnieć. Czasami w przeszłości zdarzały się implanty, które mętniały. To jest oczywiście błąd produktu medycznego i w takim wypadku należy taką mętną, sztuczną soczewkę wymienić. Nie jest to standard, nie jest to reguła. W przypadku, gdy mętnieje tylna torebka, gdzie jest włożona sztuczna soczewka, sztuczny implant, w takim wypadku możemy użyć lasera JAK, za pomocą którego możemy zlikwidować tylną torebkę, możemy ją rozszczepić i wtedy tak samo oś widzenia jest czysta i klarowna. Jest to zabieg, który trwa kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Jest to zabieg, podczas którego nie otwieramy oko, praktycznie musimy tylko powiększyć źrenicę i już możemy wykonać zabieg i następnego dnia pacjent powinien już mieć pełną ostrość widzenia.